Hej kochani, za oknami dużo śniegu, cały czas pada, minusowa temperatura, jest zimno, więc dzisiaj chciałabym wam pokazać moje niezbędniki właśnie na taką pogodę. Ponieważ nie potrafię obejść się bez żadnych ciepłych kapci czy skarpetek w zimę, ponieważ szybko ucieka mi ciepło i wiecznie mam zimne stopy. Ostatnio zakupiłam w Sano za 4 zł takie oto skarpetki. Idealnie sprawdzają się po chodzeniu po domu, czy też jak właśnie pijemy herbatę wieczorem, to świetnie się one sprawdzają. Poza tym uwielbiam właśnie ciepłe kapcie. Ostatnio, od niedawna mam takie właśnie kapcie. Tutaj mają taką tą gumeczkę, taką, one się właśnie nie ślizgają. Poza tym są ciepłe w środku i są ładne i mają taki w sumie wzór świąteczny troszeczkę. Poza tamtymi kapciami, które również zakupiłam w Sano, mam tutaj takie ręcznie robione przez znajomą mojej mamy i też są takie ciepłe. Jedynie tylko, że one się trochę ślizgają, ponieważ nie mają tutaj takich tych kropeczek gumowych. Ale są świetne i również dobrze grzeją i ciepło zostaje zatrzymane w tych kapciach i nam nie ucieka. Kolejny mój niezbędnik to jest komin lub jakiś ciepły szalik. Aktualnie używam właśnie komina, z którego jestem zadowolona. Jest on Stali Whale i bardzo go lubię. Jest taki fajny. Tu z tyłu wszystko mi zakrywa, całą tej szyję, cały kark. Z przodu również mogę sobie go poprawić jak chcę. Dodatkowo, jeśli jest mi naprawdę zimno w nos, to mogę sobie go w ten sposób założyć i wtedy będzie mi ciepło. I poza tym milusim naszym kominie zakupiłam ostatnio w Hausie czapkę za 30 zł z takim poponem. Fajnie się to razem zgrywa. Ja akurat jestem zmarzluchem i mi jest zawsze zimno. I takie rozwiązanie właśnie jest super. Kolejne moje dwa niezbędniki pochodzą z Juska, Juska, jak to się wymawia, różnie ludzie to mówią. Bynajmniej chodzi mi tutaj o kocyki. Ten jest dosyć duży i jest bardzo ciepły. Ja jestem ostatnio zakochana, jeśli chodzi o wzór zebry. Jest on milusi i właśnie fajny jest, żeby tak cieplutko sobie posiedzieć wieczorem przy filmie, przy laptopie, czy jak się nawet uczymy, to przy książce. I naprawdę on jest świetny. Można się nim super owinąć, jest duży i przede wszystkim właśnie taki milusi. Do niego jakby było mi jeszcze mało, to mam jeszcze taki fioletowy i również on jest z tego samego sklepu, tylko że jest troszeczkę mniejszy, ale również jest taki milusi, taki fioletowy, a ja bardzo lubię fiolet. Bardzo mi odpowiadają te dwa kocyki, są świetne. Właśnie idealnie umilają nam wieczór zimowy. Poza tym wiadomą sprawą jest to, że chyba każdy zakłada jakieś cieplejsze sweterki zimą, czy też zakłada grubsze skarpetki, wyższe, żeby to nie były jednak stopki. To były takie podstawowe rzeczy, teraz chciałabym wam pokazać pielęgnację, jakich kosmetyków używam podczas zimy, które kosmetyki dobrze nawilżają, dobrze się sprawdzają i rzeczywiście są dobrym ratunkiem dla naszej skóry w taką pogodę. Zacznijmy od naszego całego ciała. Jeśli rzeczywiście nasza skóra jest bardzo wrażliwa, bardzo wysuszona, to polecam wam z Eveline SOS Extra Soft. Jest to receptura szwajcarska. Myślę, że jest to produkt, który naprawdę świetnie ratuje naszą skórę. On jest taki dosyć gęsty, więc długo utrzymuje się, nie wchłania się dość szybko do naszej skóry, więc dobrze nawilża. Dodatkowo ma bardzo ładny zapach i myślę, że jest to produkt warty polecenia. Jak widzicie, jest już trochę zużyty, ponieważ parę razy już uratował moją skórę tej zimy i jest to, myślę, że niezbędnik, jeśli chodzi o nawilżenie naszej skóry. Jest tu nawet napisane, że krem intensywnie regenerujący, natychmiastowa ulga dla bardzo suchej skóry i rzeczywiście tak jak ten produkt tutaj ma napisaną etykietkę, tak ten produkt się sprawdza i to nie jest żadna ściema, bo naprawdę nieraz uratował mi moją skórę. Moim najświeższym balsamem, który ostatnio zaczęłam używać, jest z Douglasa. Jestem z niego zadowolona, również dobrze nawilża. Jest to z EOS, taki jasno-różowy. Ma fajny taki delikatny zapach. Ma dość rzadką konsystencję i szybko się wchłania, więc to jest jego duży plus. I właśnie mimo tego, że on szybko się wchłania, to dobrze nawilża, więc jestem z tego produktu zadowolona.
Przejdźmy teraz do naszych dłoni, które chyba najczęściej, najszybciej robią nam się wysuszone. Do codziennej pielęgnacji moich dłoni używam kremu z jaj, kokosowy i kakaowy. Szybko one się wchłaniają, mają rzadką konsystencję. Jest to dobry krem do codziennej pielęgnacji, jeśli nasza skóra jest w dobrym stanie i chcemy ten stan dobry utrzymać. Ale niestety, jeśli nasza skóra już jest bardzo popękana, to niestety ten produkt się nie nada i trzeba sięgnąć po bardziej nawilżający. I właśnie jeśli mamy sięgać po taką pomoc, to tak jak tutaj mamy z Eveline SOS, z tej samej serii jest też krem do rąk, który Wam polecam. Ostatnio mi się skończył, więc Wam go nie pokażę, ale mogę Wam pokazać z Eveline. Jest on takim złotym opakowaniu, jest olejkiem arganowym, po nim jest aksamitnie gładka skóra, jest to luksusowy krem, serum do rąk i paznokci. I rzeczywiście jak sięgam po niego, kiedy moja skóra jest w tragicznym stanie, to bardzo dobrze się sprawdza i szybko ratuje, nawilża naszą skórę, dłoni. Tak samo jak ten, jak i SOS z Eveline, mają taką gęstą konsystencję i właśnie one są dobre, jeśli kremujemy się wieczorem, ponieważ wtedy ta skóra przez całą noc nam fajnie jest nawilżona, ponieważ nie zmywamy wtedy tego kremu i on cały czas nam nawilża, robi taką ochronną powłokę i myślę, że się dobrze sprawdza. Czym one się różnią, ten od SOS-a? Myślę, że jeśli chodzi o działanie, to niczym się nie różnią. Jedyne, czym się różnią, to mi się wydaje, że chyba ten lepiej pachnie. A jeśli do balsamu do ciała z IOS-a chcielibyście sobie skompletować, to polecam Wam również właśnie z tej samej serii krem do rąk. Jest on w takim fajnym opakowaniu, takim płaskim. Myślę, że mieści się do Waszej każdej torebki. Zapach ma taki sam, taki właśnie delikatny i ma taką rzadką konsystencję, tak samo jak i właśnie ten do ciała. I więc szybko się wchłania, więc myślę, że jest dobry właśnie na co dzień, jak gdzieś jesteśmy w szkole, czy też w pracy, żeby szybko nawilżyć sobie, a szybko się wchłoni, ale skóra jest zregenerowana i nawilżona. Jeśli chodzi o nawilżenie naszej twarzy, to jestem fanką kremów nawilżających z Oilana i z Jai. Zatem dałam 13 zł, jest to kuracja nawilżająca na dzień i na noc krem. Dosyć szybko też się wchłania, jest on do skóry odwodnionej i bardzo suchej. Z Oilana mam, tutaj dałam za niego bodajże 22 zł. Jest on do cery skłonnej do podrażnień, wymagającej regeneracji. I obydwa produkty fajnie się sprawdzają, jestem z nich zadowolona, więc Wam mogę polecić. Jeśli chodzi o usta, to ja jestem maniakiem kupowania przeróżnych balsamów nawilżających. Mam je w każdej torbie, w każdej kieszeni, w kurtce, w każdym pomieszczeniu w domu, więc jest ich mnóstwo u mnie. Jeśli chcecie sobie skompletować balsam do ust, do kremu, do rąk i balsamu, to polecam Wam właśnie z IOS-a. I tutaj mam o zapachu mleczka kokosowego. Świetnie on pachnie, fajnie nawilża i jest to świetny komplet, który możecie kupić w Douglasie za 75 zł. Ja dostałam go od mojego kochanego braciszka w prezencie na gwiazdkę. Używam go od tamtego momentu i jestem z niego zadowolona. Innym moim balsamem do ust jest IOS Summer Fruit. Obydwa fajnie się sprawdzają, świetnie pachną i starczają na dłuższy czas. Jeśli chcecie sobie skompletować balsam do ust do balsamu do rąk, to tutaj polecam Wam balsam do ust kokosowy z Jai. On jest taki wyciskany i fajnie się sprawdza. Świetnie pachnie. I to kokosowe cudo, takie małe, kosztuje nas 6 zł. I ostatnim produktem na dziś jest produkt z firmy AA. Jest to pomadka ochrona przed słońcem i fajnie właśnie, bo on sprawdza się i na lato, i na zimę. Ma taki delikatny zapach, ciężko mi go określić, ale jest delikatny i myślę, że każdemu przypadnie do gustu. I taka pomadka kosztuje około 8 zł, też jest bardzo wydajna. Jest w tubce, więc też jest wygodna. Jedyny jej minus jest taki, że ona łatwo się może Wam otworzyć. Mi parę razy się otworzyła w torbie, a właśnie pozostałe te trzy, one się nigdy w życiu mi nie otworzyły i raczej wątpię, żeby się otworzyły, ponieważ one są zakręcane, więc ciężko je otworzyć. Dzisiejszy filmik dobiega końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach na dole, jakich Wy używacie kremów i innych niezbędników na taką pogodę. Już się żegnamy, widzimy się w następnym filmiku. Mua, buziaki, do zobaczenia. Pa, pa.